suwalskich przedszkolach brakuje miejsc. Problem dotyka ponad 80 dzieci. Ich rodzice bezskutecznie szukają miejsca dla swoich pociech. Problem mogłoby rozwiązać wykorzystanie nowego obiektu, który przy ulicy Daszyńskiego buduje międzyzakładowa spółdzielnia mieszkaniowa. To przybudówka do istniejącego już budynku. Spółdzielnia zaoferowała miastu możliwość kupna pomieszczeń, które nadają się na potrzeby prowadzenia przedszkola. Sprawę przedstawiła dziś podczas sesji Jadwiga Mariola Szczepin, radna Prawa i Sprawiedliwości, i zasugerowała, aby miasto skorzystało z oferty. Miejsc brakuje. Tymczasem międzyzakładowa spółdzielnia mieszkaniowa zaprojektowała i wybudowała budynek z przeznaczeniem na przedszkole przy ulicy Daszyńskiego. Jednocześnie spółdzielnia zwraca się do pana prezydenta z informacją i z ofertą zakupu tego wybudowanego przez siebie lokalu na cele oczywiście edukacyjne, czyli na pomieszczenie tam przedszkola i przyjęcie prowadzenia tej placówki oświatowej. Okazuje się, że sprawa nie jest taka prosta. Zgodnie z prawem samorząd nie może kupić obiektu od kogo chce. Zakup musi poprzedzić przetarg, który da szansę innym oferentom. To nie znaczy, że Czesław Frankiewicz, prezydent miasta, rezygnuje z miejsca przy ulicy Daszyńskiego. Liczy, że spółdzielnia wynajmie miastu potrzebne pomieszczenia. Nam zależy na tym, ażeby te pomieszczenia przygotowane przez międzyzakładową spółdzielnię mieszkaniową wynająć na określonych tam warunkach, oczywiście tu musi być też pełna przejrzystość, i zorganizować tam przedszkole, filię przedszkola, które by funkcjonowało na osiedlu Niepodległości, bo tam, jak wiemy, jest pustynia, nie ma w tym miejscu przedszkola. Natomiast z kupnem jest już problem, bo jeżeli mielibyśmy kupować, to na przykład są budowane, realizowane tam bloki przez deweloperów w tej chwili. Między innymi deweloper Zełku prowadzi budowę, nie? Możemy powiedzieć, proszę nam wybudować, ustalę mi cenę i tak dalej, nie? Władze spółdzielni twierdzą, że w przypadku miasta w grę wchodzi sprzedaż na potrzeby przedszkola. Ewentualny wynajem to kwestia otwarta. Potencjalny najemca będzie musiał przedstawić najlepszy zdaniem spółdzielni sposób zagospodarowania pomieszczeń.